To idziemy do domu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy się witać, tylko mówimy dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy byście ostatni raz grali, Elu? Ostatnia, przed pandemią, ostatni koncert, czy ostatnia próba? Ostatnia próba była w piątek, kiedy ogłoszono, że rezygnujemy. Mieliśmy próbę poranną do wieczornego koncertu. Czyli to chyba 12 był. To był 12 albo 11. 11 albo 12. I mieliśmy dyrygenta zewnętrznego, który, no, koncert miał być bardzo taki rzeczywiście poważny taki, znaczy nie w sensie poważny, że strasznie poważne utwory, tylko poważne tego, żeśmy bardzo podchodzili i orkiestra mocno ćwiczyła. No i w piątek, kiedy został ogłoszony ten stan, to wyszliśmy tutaj, pan zaproszony dyrygent, nasz pierwszy dyrygent, pan Bartosz Żurakowski i ja. No i niestety musieliśmy poprosić orkiestrę o opuszczenie sali. A co z widzami? Bo już byli, bilety były sprzedane na pewno. Bilety były sprzedane, no tak jak wszędzie, w każdej instytucji. Część, usiłujemy przesunąć oczywiście koncerty, te, które się da, ale im dłużej to trwa, tym jest to trudniejsze. A ponadto, no, dajemy tym, którzy nie są na tyle cierpliwi, czy nie mogą czekać, oddajemy z powrotem pieniążki. Czy ten ostatni koncert nieodbyty to było ostatnie działanie zespołu artystycznego? Czy zespół się jeszcze spotykał na próbach małych? Ostatnie działanie, nie. To już była decyzja pod tytułem: państwo idziecie do domu, jesteście w domach, dajemy dalej wam znać, co dalej, jak ustawiamy indywidualne próby artystyczne. Nie rezygnujemy z pracy, bo co jest bardzo ważne. Muzyk, artysta nie może nie ćwiczyć. On wtedy w cudzysłowie drewnieje. I w tym momencie, jakby z powrotem przyszli po takiej długiej przerwie nie ćwicząc, to jest od nowa rozgrzewanie wszystkiego, od nowa praca i tak dalej. To jest jak sportowiec. On, żeby być sprawnym, musi cały czas ćwiczyć. I oni też ćwiczą. Tutaj w harmonii? Nie. Czyli żadne z tych pomieszczeń od 11 czy 12 marca nie mogło być udostępnione, czy nie było udostępniane na próby indywidualne muzyków? Nie. Próbowaliśmy myśleć o jakichś małych formach, o nagrywaniu małych form, chociażby taką metodą prymitywną, ale jak rozeznaliśmy się jednak przy tych zarządzeniach epidemiologicznych, też ze względu na bezpieczeństwo i muzyków, i nas wszystkich, bo wtedy trzeba jednak trochę ludzi zaangażować, to z tego na ten moment z tego zrezygnowaliśmy. Jeżeli będzie taka możliwość, to stopniowo, jeżeli będzie można przewracać te małe formy i te próby i te wszystkie rzeczy, które są mniejsze niż cała orkiestra symfoniczna, będziemy próbować, ale na razie mają zadania do domu, mają ćwiczyć, co czasami jest utrudnione, bo nie wszystkie instrumenty są przyjemne. No właśnie. I nie wszyscy sąsiedzi są chętni wysłuchiwania. Jak harfę przenieść do domu albo kotły? Nie da się. No to oni mają mniejsze zestawy u siebie, to nie tak, niż mają ciche zestawy tak zwane. Natomiast czasami wielokrotność powtarzania sąsiadów trochę denerwuje, bo to jest bardziej przy instrumentach dętych jest to bardziej kłopotliwe, bo mają nośność, głośność pewien i tak się cicho czasami nie da
zagrać, żeby nie denerwować sąsiadów. A co z programem? Bo program został, wiadomo, do końca roku wiemy, jakie filharmonia przesuwamy. Czyli realizujecie ten program, który został nakreślony, tylko chcecie przesunąć w czasie. Próbujemy realizować to, co jest, to, co będzie możliwe, przesunąwszy go w czasie, ale też musimy zachowywać swój reżim. Czyli trzy koncerty miesięcznie i w tym reżimie musimy się trzymać. A to, bo to ma związek z wynagrodzeniami? To ma związek czy z przyzwyczajaniami widzów, czy z jednym i drugim? Z jednym i z drugim, no jednak w Wałbrzychu jest tych propozycji sporo. Mhm. Robicie dużo rzeczy, my robimy ileś tam rzeczy. Jest Teatr Lalek, jest Stara Kopalnia, jest Aquazdrój. Wałbrzych ma bardzo dużo, jak na miasto tej wielkości, ma bardzo dużo propozycji. I też nie można, że tak powiem, nie da się ludzi no, cały czas trzymać tylko i wyłącznie w harmonii, bo jeszcze chcą pójść na wystawy, chcą pójść do teatru, chcą pójść gdzie indziej. Także jest to sprawdzony przez nas taki dobry, jakby taka równowaga przy tym wszystkim, co się w Wałbrzychu dzieje. A jeśli ten plan, który został nakreślony, chcielibyście zrealizować, no to rozumiem, że zabraknie miesięcy, bo już 2 miesiące jesteśmy w izolacji. Czy to oznacza, że urlopy przesuwacie i sezon artystyczny? Z urlopami jest tak, że muzycy mają zaplanowane już dawno, bo na początku roku planuje się urlopy w lipcu. Ten czas, który w tej chwili spędzają, nie jest czasem urlopowym. Pracodawca nie może wymusić na pracownikach wzięcia urlopu w czasie, który się pracodawcy podoba. No może, pod warunkiem, że nie, uzgodni to albo da więcej urlop, no wiemy, że są. Znaczy się, no że nie w ten sposób. Przy takiej strukturze, jaką my mamy tutaj, strukturze płac i tak dalej, gdzie nie jest tak jak w teatrze, jest inaczej. Tak, tak. To związki zawodowe tutaj, się mają, muzycy mają obowiązek zagrania trzech koncertów miesięcznie. Mm-hmm. Jako normy w ramach swojej wypłaty. Etatu, mm-hmm. Tak. Mm-hmm. I tutaj niestety związki zawodowe nie zgodzą się na to, żebyśmy my im proponowali teraz, w tym czasie, urlopy. No, jest to tak, związki zawodowe dbają o to, co... Czyli przesunięcie sezonu, tak żeby w czasie wakacji na przykład odbywały się koncerty, na razie nie wchodzi w grę, czy w ogóle nie wchodzi w grę? To znaczy, to też nie tak, bo no, mamy pewne możliwości manewru. Pamiętajmy, że muzyków jest 70 paru, więc to jest duża grupa osób, z której my możemy wybrać, możemy zaproponować mniejsze formy, możemy zaproponować formy 20-osobowe. Także tym możemy manewrować i taki plan będziemy przygotowywać na czas, powiedzmy, letni. Żeby nie było tak, to teraz porozmawiajmy, bo co jest istotne. Przecież wiadomo, że to, że my dostaniemy zezwolenie, czy zbierzemy muzyków w mniejszej ilości, czy w większej i rozstawimy ich daleko od siebie. Albo posadzimy widzów tak, jak my siedzimy. Albo postaramy widzów tak, jak my siedzimy, to jeszcze nie jest dla nas satysfakcjonujące do końca. I wydaje mi się, że a widzowie nawet nie wiem, czy będą chcieli tak siedzieć, bo mogą mieć obawy, no rzeczy inne są ważniejsze niż w tym momencie. Akurat no, priorytety są inne. Tak. I zastanawiałam się nad tym, zresztą rozmawiałyśmy o tym, czy rzeczywiście nie wyjść na zewnątrz. Bo wtedy każdy może stanąć w odpowiedniej odległości. My jako organizatorzy też możemy te odległości jakby trochę pozaznaczać i coś zrobić. Oczywiście kwestia jest tylko jednej rzeczy, czyli nagłośnienia.
bo... No też nawyk, przynajmniej w Wałbrzychu, jest taki, że za koncerty w plenerze, za spektakle w plenerze raczej nie ma biletu, więc ten nawyk trzeba by zmienić. Tak, bo, może no, nie w dużej... liczyć o... Może nie takie kwoty jak tutaj na miejscu, ale niemniej jednak, w jaki sposób, żeby to może, nie wiem, ogrodzić. Mhm. Nie wiem, wydaje mi się, że mamy w tej chwili czas, żeby o tym porozmawiać. Jeszcze nie jest tak ciepło, żeby wychodzić, ale mam nadzieję, że czerwiec, lipiec, sierpień to już będą miesiące, w których będzie można wyjść. I to też fajnie, gdyby z powrotem do nas te osoby przyciągało, żeby mogły odczuć, że jednak tego im brakuje, że to jest to, no, za czym może nie w pierwszych potrzebach, nie w priorytetach, ale że to jest też istotne. A jeśli się tak zdarzy, że w pewnym momencie otrzymamy informację, że ta izolacja już się kończy, instytucje artystyczne mogą powrócić do pracy z zachowaniem reżimu. Na razie myślę tutaj o takiej wczesnej jesieni. To macie jakąś strategię? Strasznie odległy termin. No, jeżeli jesteśmy wszyscy przewidziani dopiero w czwartym etapie, a te etapy się mniej więcej co 2 tygodnie luzują, no to wychodzi nam, że właściwie dopiero w czerwcu nastąpi czas powrotu instytucji artystycznych do pracy. Niestety brzmi to na razie dość żałośnie i smutno, ale takie byłyby realia. Więc no, o wakacjach rozmawiałyśmy. Później jest wczesna jesień, bo epidemiolodzy wieszczą, że kolejny rzut może się pojawić późną jesienią. Na razie czy macie jakąś strategię rozmów, wpływania, zachęcania widzów, żeby zechcieli powrócić? Czy nie boicie się o to, bo melomanów jest wystarczająca grupa w Wałbrzychu i oni oczekują tylko na moment przyjścia? Nie. Dzwonimy się oczywiście, bo jak każda instytucja kultury, mówię, priorytety są różne. My nie musimy być w tym pierwszej fali priorytetów. Natomiast chciałbym to ściągnąć, bo już się to odbywa. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest zdrowie artystów, pracowników i zdrowie widzów. I tutaj nikt na siłę ani nie możemy próbować. Jeżeli się uda, a wiemy, że to też może być dosyć kosztowne, co przy braku wpływów może być problemem. Robi dezynfekcję, ozonowania. Czy przygotowuje się firma już do tego, żeby mieć ozonowania, dezynfekcję? Jakieś termometry specjalne? Tak. Na razie się nie przygotowuje, bo na razie patrzymy na straty. Tak. A z tego, co się orientuję, bo dyrektorzy innych filharmonii usiłowali się rozeznać w tym, no to nie jest tanie. I w tym momencie, jeżeli musimy zapewnić to, musimy przemyśleć, w jaki sposób to zapewnić i powiedzieć widzom, że są bezpieczni. W miarę bezpieczni. Tak. Bo ja bym nigdy nie poważyła się powiedzieć, państwo jesteście na 100% bezpieczni. Bo ja nie wiem, kto przychodzi, każdy ma prawo kupić bilet, ten bilet trzeba sprawdzić i tak dalej, kupić. W jaki sposób, czy online, czy nie, przyjść. Tak, tutaj jeszcze bardzo inne, tak myślę sobie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale są chyba też inne przeszkody, które trzeba rozważyć. Jest możliwość, to jest jasne, wyjścia do toalety, ale teraz do tej samej toalety one są tylko w jednym roku, w dwóch częściach filharmonii, tak. A z dwóch stron jak to zrobić? To jest masę różnych pytań i różnych... Tutaj tak, człowiek, no są dwa wyjścia, można zrobić panowie sekcyjne wychodzenie, ale to nie da się uniknąć, tak jak w sklepie. Między półkami chodzimy, nie da się uniknąć jednego przejścia koło drugiego człowieka. No, cudów nie ma. My możemy to wszystko starać się wyczyścić i tak dalej, ale każdy przychodzi, nie wiem, w butach. Nie damy rady wszystkiego jakby tak wziąć i pod kontrolę totalną. Szpitale tego nie mają, a my mamy mieć, no troszeczkę jesteśmy w innej sytuacji jeszcze. My możemy posadzić osoby naprzemiennie, co ileś krzeseł, możemy się o to postarać i tak będziemy, pewnie w tym kierunku będziemy szli.
Na razie. Artyści na scenie też będą musieli artyści na odstęp, no bo w maseczkach się nie da. Przynajmniej nie wszyscy. Przynajmniej nie wszyscy, tak. Ale też chyba nawet smyczki miałyby trochę tak śmieszniej, tak, bo jednak tak. To się gra ciałem. Tak. A powiedz Elu jeszcze może już na koniec. Wchodząc tutaj widzieliśmy pana Piotra z Biura Współpracy z Publicznością, mm-hmm. czy z koncertowego. No koncertów nie ma i pewnie za żadnego wynajmu też nie będzie. Wiadomo, że no, księgowość i też administracja, te administracyjne mm-hmm. czynności należy wykonywać i utrzymywać w stanie gotowości mm-hmm. instytucje. A czy macie jakiś kontakt z widzami, nie wiem, poprzez internet, poprzez stronę, poprzez stronę TikToki, Filharmonii Instagramy i tak dalej? Poprzez stronę facebookową Filharmonii Sudeckiej, właśnie tym też się zajmuje pan Piotr. Mhm. Tak samo jak u was artyści usiłują pokazać swoją aktywność, że nie siedzą tylko i wyłącznie w domach i nie czekają na koniec. Na zmianę. Tak. Na zmianę, tylko tak samo muzycy robią mini koncerty, usiłują pokazać, jak ćwiczą. To jak są. No, a to są ich indywidualne aktywności, tak? To się tak nazywa i u nas zawsze tak było, ponieważ tutaj w normalnym układzie. Nie ma miejsca na ćwiczenia wszystkich indywidualnie. My mamy tak zwany IPR, czyli indywidualna praca artystyczna w domu. I oni tą pracę, tak samo jak, nie wiem, idzie aktor, musi nauczyć tekstu. Nie będzie siedział w pracy, w teatrze i się uczył tekstu, tylko idzie do domu się uczyć tekstu. To jest indywidualna praca artystyczna, u nas też tak jest. I każdy ma określone rzeczy do wykonania. Te zadania daje im pan pierwszy dyrygent, czyli Bartosz Żurakowski. Poprzez inspektora orkiestry, oni po prostu dostają zadania, które muszą przygotować w trakcie tego, że jakby się skończyło, znienacka nagle, nie ma epidemii, to my jesteśmy w stanie wejść na salę koncertową i na estradę po jednej próbie dać koncert. Tak. Dziękuję bardzo, bo to optymistycznie zabrzmiało, już się boję, że każde inne pytanie nie zabrzmi tak optymistycznie, więc jesteśmy gotowi, żeby w każdej chwili przyjść do Filharmonii jako widzowie i bardzo zobaczyć muzyków na scenie. Bardzo serdecznie zapraszam, bo jak sami wiecie, artysta bez publiczności to jest tak, tak w ogóle niepełny, jest niepełny, artysta musi do tej publiczności się odnieść i otrzymać od tej publiczności interakcję, żeby sam mógł dać z siebie wszystko. Także, że ja do teatru również i my do teatru. Dziękujemy bardzo. I zapraszam serdecznie was do nas, to przynajmniej zrobimy tak, że zaczniemy namawiać i pokazywać publiczności, że można być w naszych salach. Pierwszy krok już jest za nami. Tak bardzo jest. Dziękuję za to. Dzięki. Na razie. Ja chodzę ze wszystkim. Ja mogę nawet odkazić pomieszczenie. O Jezu. No to jak to zachodzi. O, otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja chciałam iść z tyłu. Nie. Chcieliśmy zapytać, w teatrze jak mamy taką sytuację skomplikowaną, złożoną, to wzorem spektaklu, który wiele lat temu na naszej scenie się pojawił, Pustynia i Puszczy, pytamy, tak jak pytaliśmy w tym spektakle, gdzie jesteśmy w geografii. Chciałam zadać to pytanie, gdzie jesteście w geografii. Jak ta sytuacja wpłynęła na pracę w Biura Wystaw Artystycznych, kiedy była ostatnia wystawa. Czy wy też... I czy może byliście zamknięci przez cały czas? Przez cały czas byliśmy zamknięci i to było takie mocne wyhamowanie naszej pracy, działalności i BWA i też jeśli chodzi o wystawy z tej kopami.
bo byliśmy po takim bardzo intensywnym maratonie, w zasadzie 4 wystawy pod rząd otwieraliśmy. Między innymi właśnie tą wystawę, którą widzimy jako wystawczek. I nagle w zasadzie dwie wystawy otwarte przez nas i głównie galerii, i za to książki, fundacje, nawet zdołały tworzyć. Zdołaliśmy ją otworzyć. No, taki dosyć dziwny moment. No, ale chyba jakoś będzie trzeba sprostać. Z dnia 20 marca w zasadzie przyszliśmy na pracę zdalną. No właśnie, od 20 marca macie nieczynną galerię. Od 20 marca i mówiąc szczerze, to chyba nie powiem nic nowego, jak każda osoba zarządzająca instytucją, czy też pracownicy, każdy żył z tygodnia na tydzień. Tak naprawdę wielkiej niewiedzy, w oczekiwaniu na lepsze. W zasadzie cały tydzień składał się średnio z 6 dobrych dni i jednego takiego gorszego totalnej załamki. No ale tak, w sumie mieliśmy dyżury, jeżeli chodzi o tą galerię. Zamek książ, galeria zamek książ była zamknięta całkowicie. I ta sprzedażna także? Tak, zdecydowanie tak. Łącznie z tym, że pracownicy no, mieli ogólny zakaz wchodzenia do zamku. Tutaj z tą galerią główną stworzyliśmy sobie cykl dyżurów, czyli zawsze codziennie była jedna osoba. Rotacyjnie. Rotacyjnie, tak, a reszta zdalnie. Ten kto mógł, to schodził z urlopu zaległa, więc to też taka duża wyrozumiałość. W zasadzie za każdym razem powtarzałem tutaj w rozmowie z całym zespołem, że w zasadzie to jest taka sytuacja wiązana. Musimy tak naprawdę gdzieś w głowie drogi się spotkać i ja muszę być wyrozumiały, a też cały zespół się wyrozumiały. I tak kto mógł, to w zasadzie po wszyscy schodzili z urlopu zaległych. Ale schodziliście Państwo też dlatego, że musieliście kalendarz wernisaży i kolejnych wystaw dopasować do zbliżających się miesięcy. Znaczy, zejście z zaległych urlopów to też takie zalecenia mieliśmy od organizatora. Ale to jest w zasadzie chyba zrozumiałe. Mhm. Tutaj wszyscy pracownicy, jak również modelny, rozumią. Idziemy na jeden wniosek. To nie jest tak, że. Więc mamy jeden wspólny interes, a harmonogram no, zdecydowanie został zaburzony i to znacznie, bo już teraz zostały odwołane 3 wystawy, przeniesione na przyszły rok. Aha, przeniesione, czyli nie stracimy, tylko w innym czasie. Tak, to już takie projekty, które myślę, że. Zdradzę tylko, że miała być u nas prezentowana Tamara Micza. To jest taki potężny projekt współpracy i z zamkiem, i z Villa Lafleur, z muzeum w Lublinie, z wielu partnerów. I no niestety cały projekt był tak układany, gdzie w zasadzie jest bardzo dużym plusem na korzyść Wałbrzysza. U nas miała być premiera. Następnie wystawa miała być transportowana w Warszawie i na koniec w Lublinie. Tak przez pandemię Wałbrzych odpada i kolejka się zmienia, więc wystawa będzie prezentowana w 2021. To jest taki najbardziej bolesny projekt, który nam tam uciekł. No dobrze, a proszę powiedzieć tak, ta wystawa, która za chwilę, bo rozumiem, że biuro wystaw artystycznych, jak biblioteki, jak muzea, powróciły już po... Wracamy. Tak, też z reżimami wiadomo. Z reżimami. To na czym polega? Każdego czeka, to każda instytucja czeka taki naprawdę, łatwiej jest zamknąć, trudniej jest się odpuścić. No i teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie to otwarcie naprawdę będzie trwało. Musimy zbroić się w cierpliwość. Na razie galeria główna od poniedziałku do piątku schodzimy ze zdalnego, nie pracujemy w biurze, ale od poniedziałku do piątku galeria dla widzów jest póki co zamknięta. Od
otwieramy galerię Krawica w sobotę i w niedzielę. I tak naprawdę musimy poczekać na jakieś statystyki. Chociaż podejrzewam, że wszyscy wiemy, jakie liczby będą na początku, więc musimy naprawdę zbroić się w cierpliwość, robić swoje A jak zachować te odstępy? Pracownicy będą tego wykonywać, maseczki, rękawiczki, środki odkażające. Jeżeli chodzi o opiekę na ekspozycji, a każda galeria, czyli zamek książki Skłodzkiego ma swojego opiekę na ekspozycji i opiekun jest uzbrojony w rączowice lub też maseczkę. Obowiązuje niestety na wejściu taki ładny plakat informujący o zasadach, o bezpieczeństwie, jakie powinniśmy teraz zachować. I jest łącznie tam informacja, że w galerii, przynajmniej tutaj, może przebywać jednocześnie 7 osób. I opiekun stale pilnuje. Oczywiście to jest bez opiekunów na ekspozycji. Tak samo takie plakaty są też i w zamku w galerii, i w galerii sprzedaży zamku. I to jest w zasadzie chyba taka teraz nowa rzeczywistość, do której no nie będzie już chyba momentu, że okej, już jest dobrze, ucinamy, wracamy do tej rzeczywistości, którą znaliśmy. No, w zasadzie kreujemy nową rzeczywistość. A galeria sprzedażna w Książu też już jest uruchomiona, czy nie? Powolutku. W poniedziałek w zamku są troszeczkę inne zasady, bo stosowaliśmy się z godzinami otwarcia do godzin otwarcia trasy zamkowej. I tak jak w poniedziałek w czwartku jest galeria czynna w godzinach od 11 do 16, od czwartku do niedzieli od 10 do 17. I tak samo też będzie czynna i przestrzeń wystawiennicza i galeria sprzedaży. I gdzieś czytałam, że żeby wejść do galerii trzeba kupić bilet do odwiedzania. Bardzo dobry pomysł. A mam jeszcze taką ciekawość. Wszyscy wiemy, jak wyglądają wernisaże i tutaj nieraz na otwarciu wernisażu było zawsze zazwyczaj. Bardzo dużo. Wernisaż już nie. No właśnie. Jak teraz pan to sobie mówi? W momencie zwrotnym i pierwszy taki sprawdzian będzie dla nas 24 czerwca. A to co znaczy? Kto pierwszy przyjdzie, ten wejdzie, a reszta będzie na... Jest kilka pomysłów. Nie mamy już takiego zatwierdzonego scenariusza na to wydarzenie. No, ale będzie kolejna wystawa, bo wszystkie artystki, nasze koleżanki Pauliny Brzechińskiej. I jest kilka pomysłów łącznie z tym, żeby uruchomić galerię, a w zasadzie wernisaż na zasadzie nie otwieramy po godzinie 18, tak jak zawsze, tylko bez oficjalnego otwarcia, tylko godziny otwarcia galerii, dajmy to od 17 do 22. Coś w stylu takiego nocnego zwiedzania. Może to ograniczyć kontakt i zachować tą ilość osób w galerii, czyli 7 osób w tej przypadku tej przestrzeni. Rozumiem, że tradycyjna lampka wina też nie wchodzi w grę. No, raczej. Wirtualna. Aha, ale pomysł jest chyba, wydaje mi się, dość ciekawy. Czy w związku z tym czuje pan, że ta zaraza sprawiła, że coś na stałe może pojawić się w działalności pańskiej instytucji, co być może rodzi nadzieję na dobrą zmianę? Pobudziła zdecydowanie kreatywność. To myślę, że czujemy to jak Polska długa i szeroka, bo nie tylko i wyłącznie w instytucjach kultury, ale no, w domu. Jak teraz spędzić wolny czas, w jaki sposób spędzić wolny czas. No, na pewno myślę, że musimy dalej ciągnąć to, co przez ten czas pandemii i wyłuszczenia naszego zajęcia się na pracę zdalną. Publikowaliśmy nie za dużo, ale publikowaliśmy regularnie filmy dokumentujące wystawy, cofając się wstecz w zasadzie do początku 2019 roku. To jest bardzo fajny pomysł, taki wyraźny ślad, czyli nie publikować tylko i wyłącznie kilku zdjęć z wystaw, ale stworzenie takiej w zasadzie filmu, kolekcji.
każdej innej wystawy, więc myślę, że to będziemy dalej kontynuowali. A proszę powiedzieć, czy znane są Panu jak prace, czy twórczość, która zrodziła się z atmosfery pandemii? To pytam bardziej o to, że się w internecie pojawiła wysyp prac Berzińskiego, ale to jest to po prostu nie ma dnia, żeby ktoś nie pokazywał jakiejś pracy, podkreślając, że on już kiedyś przewidział tę atmosferę. Czy twórcy, artyści poddają się tej atmosferze? Artysta, który zdecydowanie można jak najbardziej wpisać w tą atmosferę, która panuje, ale ja bym raczej szukał sztuki takiej pozytywnej, która nas odniesie na rynku w tym okresie. A jeżeli chodzi o Berzińskiego, to też w tym roku będzie, jest plan u nas, w naszej galerii, z mniej znanej strony, chociaż od tego zaczyna, będzie fotografia prezentowana. Cińskiego. Mam nadzieję, że już będzie w tym okresie, kiedy będzie sytuacja stabilna i będzie musiał być wernisaż taki, jaki pamiętamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest dużo nadziei na kolejne wystawy i trochę nowości. Ten wernisaż rozłożony w czasie budzi moją wielką ciekawość i bardzo, bardzo chciałam sprawdzić. Dziękuję bardzo.